Poszukiwacze, seniorzy, co znajdą. My tutaj feningi, guziki kopiemy. Jakiś tu... łańcuch, ale co to? Ale to jest srebrny srebrny. Od psa? To już z butu wyskoczył, wystraszył się. Ale mi zimno w ręce. Może cię ugrzać. Chętnie. Albo pobiegać, jak chcesz. Masz buty sportowe. Witamy was serdecznie na dzisiejszych poszukiwaniach. Witajcie. Ewelinka już znalazła swój pierwszy fancior, za chwilę się pochwali. Natomiast dzisiaj jesteśmy z większą grupą, z grupą naszego klubu. No i prowadzimy oczywiście działania w lesie. Dostaliśmy nowe pozwolenie, także jest nowa motywacja, nowa siła. A co będzie wychodziło, no to będziemy chwalić się wam na bieżąco, w tym filmie i w kolejnych. Dokładnie. Czy ukochana chciała coś to powiedzieć? Tak, chciałam wam się pochwalić. A. Jak już tutaj jesteśmy, moim... guziołkiem. Pierwsze znalezisko. Czysty, ale... pospolity. I tak cieszy. Także ale Ewelin... jeszcze, poczekaj, bo ja jeszcze coś znalazłam. To pochwać. Ewelinka dzisiaj już otworzyła nowy rok z nowymi fantami, z nowymi poszukiwaniami. A to nie wiem co. Kawałek pokaż auta naszym widzom. A, kawałeczek auta. No, macha przednia. Piękna. Szkoda, że to nie od... sportowego samochodu. No ale takie stare dosyć. Także życzymy wam miłego oglądania. Pochwalimy wam się, co znajdziemy. Żółwik. I lecimy. Trz. Tutaj odsłoniłem taki piękny sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś innego, a tu łoto takie koło od roweru z resztkami szprych. Sygnał jak dzwon i jest. Jest. Pocisk. Ale co od tego? Od Mosina, od ludzkiej broni. Że tego tu jest pełno. Trochę poprawię wam humor. Zobaczcie, co napotkałem w lesie. Takie oto obuwie sportowe, gumioki, przycięte na biegówki, jeden i tutaj drugi bucik. Także takie rzeczy też się trafia na poszukiwaniach. Zobacz, kochanie, jaki top hit mody obuwia sportowego. Ktoś z butu wyskoczy. Ktoś z butu wyskoczył, wystraszył się. Ale mi zimno w ręce. Może cię ugrzać. Chętnie. Albo pobiegać, jak chcesz. Masz buty sportowe, także można gumioki biegać. Gumioki. Cztery kolejne sygnały to jakiś ala gwizdek zgnieciony, guzik mniejszy, guzik większy i jakieś etui, jakaś przykrywka z jakiegoś stopu kolorowego. Nie, tutaj nie rozkopane. No.
linki kolejny dołek i zobaczcie co, piękna zapinka, czy to broszka, ale niestety to przedwojenny klimat, ale jarmarczny, bo te kamienie niestety nie są, kochanie, prawdziwe, sztuczne. Tu była jakaś zapinka właśnie. Tak. Widać to dobrze? Widać, widać, widać. O, z tej strony pięknie, zobaczcie, ładnie to się prezentuje. Natomiast niestety nie jest to to, czego byśmy się spodziewali, że to oryginalna zawieszka. Tutaj też powinno być w środku oczko. No, gdzieś tam wypadło pewnie, nie? Ale gratuluję, proszę. Dziękuję. Niech ci służy. Przerwa na kawę musi być obowiązkowa, bo dzisiaj pomimo bólu gardła prowadzimy poszukiwania. Nie rezygnuję, nie odpuszczam każdego dnia. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, no ale sami wiecie, że pasja poszukiwań wciąga pomimo nawet jakichś drobnych chorób czy niedogodności, to i tak wychodzimy w teren. Dobrze mówi. Polać mu. Kawy. Kawy, oczywiście. To teraz się niech pochwalą. To nie ja, to tata. Poszukiwacze, seniorzy, co znajdują. My tutaj feningi, guziki kopiemy. Jakiś tu... łańcuch, ale co to. Ale to jest srebrny, srebrny. Od psa? Tak, od psa. My ostatnio prawie też złoty znaleźliśmy w filmiku. Możecie go obejrzeć tutaj wyżej, srebrny, podam wam link. To jest, a to jest jeszcze za zapięciem nawet. Radość znalazcy bezcenna. Ja tu mam pierścionki jeszcze, także wiesz, pokaż jak tutaj bije. Ja to bym się oszczał ze szczęścia, jakbym coś takiego znalazł. No tata bez emocji, no. Bo on nie wierzy, że to srebrny. Nie, srebrny raczej. Taki ciężki. No ktoś zgubił jak płakał. Ale pięknie. Tu jest pełno tych butelek, kapselków, tu na pewno przyjeżdżają sobie na imprezę. No ale jesteśmy za nami, za mną. Jest ciek wodny, za chwilę wam pokażę, stary ciek wodny. I taki dołeczek, gdzie każdy sobie przyjeżdża. No to ale to mógł też nawet i pracownik leśny zgubić. Mógł, mógł. Albo jak się parka kochała. Też mogła. Także gratuluję. Dziękować. Powodzenia. A gdzie ja mam? Rzuciłam z tego wszystkiego. No emocje towarzyszą. Nie oddaliśmy tego, ale jest naprawdę grubo. Co mówisz? Że pewnie nasz kolega złoto wyciągnął i się nie pokazuje. Nie chceś, widzisz, nie chcę. Umówiliśmy się na 14 na miejsce zbiórki. Jeszcze go nie ma, nie? No to podejrzane. Może już poszedł do domu. A tu trzeba jeszcze ognisko zrobić. Prawie jak od twojego górala. Prawie. A zobacz, czy pasuje. Będę miał zapas do naszego a, busika. A, do busa? No, ten sam rozmiar, zobacz. Faktycznie. A! Bo Jezu, się przestraszyło. To tylko łopata się przewróciła. No, zobacz. No. Proszę bardzo, jak pięknie. A ja chciałem kupić drugi zapas nowy. Zapasowe. No. Lukniemy jeszcze ten, na ten łańcuszek srebrny, bo on dzisiaj zrobił robotę. Dokładnie. Ten łańcuszek, to dzisiaj nam zrobił robotę. My same guziki. Zobaczymy jeszcze, co chłopacy znajdą. A tu patrzcie, taki piękny srebrny łańcuch. Prawie na moją szyję. Tata sobie wyczyści, będzie nosił. Proszę, wręczam o to. Jeszcze by się przydał do kompletu jakiś krzyżyk, żeby znaleźć. Kolczyki. Kolczyki. A, kolczyki. Musimy wrócić w te miejsce, bo tak naprawdę nie obchodziliśmy to do końca. No myślę, że zaraz wszystko zgubili i kolczyki zdjął i łańcuch swój zgubił. Ale a nie, jest zerwany. Nie jest zerwany. Nie, nie jest. Jest zerwany, oczka nie ma. Ktoś biegał pewnie po lesie i zgubił. A może ja. Znaleziska kolegi Darka. O, a to jest co? Zobacz, kochanie. Cacko z dziurką. Cacko z dziurką. A to jest też cacko z dziurką. Także niech pochwali się, co tam jeszcze znalazł. Wyciągaj te złoto. Lampa naftowa. A od lampy naftowej, no? Cyca. Wiesz, widzisz? Jak głęboko był? Wiesz, głęboki to on jest, nie? The Legend. No, mówimy o tym wykrywaczu. Głęboki tam jest, ale... Nie, jakieś tam, wiesz, śmieci tam od tego, wiesz. No, to jest jak wszędzie pełno. Hmm. Czyli, żeby nie srebrny łańcuszek, to by roboty dobrej tu nie od było. Od lampy spadło ci. Od to. Dobrze pogadam, to może tatuś mi sprezentuje. Ja wiesz, obojętnie co to jest, możesz sobie wziąć. Także nawet nie musiałeś dobrze gadać. I blachę jest twoje. Tu mam jeszcze też. Blaszkę? Jo. I garść cukierków.
Cukierki to nie. A co blaszka, nie wiem też od czego. Nie, jakiś brąz? Nie, to nie brąz. Nie, chyba nie. Ale to jest stara robota. Mhm. I cuksy. I cuksy. To świeżo zgubione. Dziękujemy. Jedziemy na ognisko. Jedziemy na ognisko. Kochanie, pochwal się, jaką kiełbaskę mamy na dzisiejsze ognisko. Zwyczajna śląska, już pokrojona w domu. A to kupiono po drodze. Potrzebne. No i chlebek z lokalnej piekarni i tradycyjnie musztardka. Smakowita. To nie smakowita, bo to śląska. Nie, ta jest akurat zwyczajna. Zwyczajna, niezwyczajna. A smakuje jak nadzwyczajna. A bo my teraz głodni byliśmy. Prawda. Dotarliśmy już do domku, cały dzień na poszukiwaniach. Ja będę odpoczywał, Ewelinka tutaj z Oliwią, której dawno nie widzieliście na naszych filmikach, mają misję do spełnienia. Zrobienie co? Pierożków z mięsem. Pierożków z mięsem. Zobaczcie, jak to dziewczynom idzie. Dosyć fajnie. To co, do zobaczenia w następnym odcinku. Pochwalimy się, jakie pierożki zrobiłaś? Pochwalimy się. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.